jak widzicie, mam zamontowany ten. Fajnie, jak do tego będzie. Ona będzie kuchnia, także jeżeli ktoś będę chciał. No co, leci, tak? Witam Was na kanale Terasfera. Jak już wiecie, od lipca zeszłego roku razem z Moniką przerabiamy naszego Mercedesa na campervana. Były to wielkie dzięki za wszystkie subskrypcje, za komentarze, za lajki. Jest nam niezmiernie miło. Dziękujemy bardzo. A jeżeli pierwszy raz oglądacie ten kanał, to zapraszamy do subskrypcji. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić instalację LPG. Ponieważ właśnie taka instalacja u nas będzie w vanie, umożliwi nam to tankowanie gazu na stacjach benzynowych, stacjach gazowych bez konieczności wymiany butli. Uważam, że jest to bardzo duży plus podczas podróżowania po Europie. No i co, teraz Wam pokażę, co w ogóle kupiłem, jakich elementów instalacji będę używał u nas właśnie w campervanie, jakich narzędzi potrzebujecie. No, także zapraszam na ogródek. Teraz Wam pokażę wszystko, co zakupiłem. Idziemy do ogródka. Jezus. No dobra, teraz po kolei, co my tutaj mamy. Butla 16 litrów. Jak wiemy, możemy tankować tylko 80%, także będziemy mieli 13 litrów gazu. Ja ją pomalowałem taką specjalną farbą Hammerhide'a do malowania podwozi samochodów. Także zabezpieczyłem ją sobie, żeby nam nie rdzewiała, wiadomo. Później mamy reduktor, 30 mBarów ciśnienie gazu wyjściowe i do 16 barów ciśnienie wejściowe. Następnie gniazdo do tankowania gazu. To taka puszeczka jest, składa się z dwóch części. To idzie od środka, to idzie na zewnątrz samochodu. I w to wszystko wchodzi jeszcze coś takiego. O, tutaj wpinamy pistolet. I do tego mamy jeszcze różne końcówki na całą Europę. Tak bynajmniej mi się wydaje. Mamy również zawór, który umożliwi nam rozdzielenie gazu do trumy i do piekarnika. Tu są w komplecie również były wszystkie jakieś obejmy, których będę używał do montowania rurki miedzianej pod samochodem, bo chcę ją puścić pod samochodem i wyjść w kuchni do właśnie tego rozdzielacza gazu, tak mogę to nazwać, może tak to nazwę, no, fachowcem nie jestem, jak wiecie. Gazownikiem też nie. Ale mam kolegę, który może mi przyjedzie i sprawdzi, czy wszystko jest szczelne, bo jest gazownikiem. Mam peszel również, w który włożę jeszcze tą rurkę miedzianą. A to jest właśnie rurka miedziana. 8 mm w powłoce gumowej. Także jeszcze dodatkowo puszczę ją w peszlu. 4 śruby do zamontowania butli. A ona będzie wisiała na takich obejmach. O. Także ona sobie tutaj pójdzie do ramy. Tu będzie butla w środku, tu jeszcze ją skręcimy. Tu jeszcze mam takie podkładki gumowe, które będą szły właśnie tutaj do środka tego. O, i wtedy w tu wejdzie butla. Przewód łączący gniazdo tankowania z butlą z tej strony. To będzie wyglądało. Nie, sorry, z tej strony. O tak. Także to by było na tyle. Wydaje się, że będzie to prosta robota, ale znając życie, to zawsze coś tam się wydarzy ciekawego. Także słuchajcie, zabieram się do pracy, bo to już nie mam zegarka. Nie mam zegarka, ale to dobrze. Przynajmniej się nie będę stresował, która godzina. Sprawia mi to przyjemność, także nie śpieszę się, ale w sumie lepiej nie wiedzieć, która jest godzina. Nie ma się tego poczucia upływu czasu. Dobra, piernicze głupoty. Także wracamy do vana. A więc tak, po kolei. Otwornica 70 mm. Będziemy wiercili dziurę na zewnątrz. 70 mm. Następnie od środka 86 mm.
Kupiłem jeszcze taki nożyk do cięcia tej rurki. Tutaj jest taka śruba i nią się reguluje średnicę rurki, którą chcemy uciąć. Jest do rurek miedzianych i plastikowych. I kupiłem również takie urządzenie do gięcia. Giętarka to się nazywa. Oczywiście potrzebujemy klucze do kręcenia również, ale rozmiary to potem wam powiem, albo już po prostu sami sobie dobierzecie, bo nie jest problem. Mamy po prostu nakrętkę, złączkę jakąś, dobieramy klucz i kręcimy. Także teraz zacznę od wywiercenia otworów w karoserii samochodu. Zakonserwuję ten otwór. Akurat on będzie mi sech. A ja w tym czasie sobie pomontuję przewody wejściowe i wyjściowe do mojej butli. No i zapraszam was do komentowania również. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, każdy komentarz bardzo mile widziany. Zabieram się do pracy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko i cudownie. I za parę dni po zbudowaniu mebli będę mógł sobie wziąć zapalarkę i zagotować wody na herbatę. Oczywiście uwiecznimy to na filmie. Dobra, kurczę, no gadam, bo nie chcę się zabrać, bo się rozleniwiłem przez ten dosyć długi okres czasu, gdzie nic nie robiłem. Ale nie ma co pierniczyć. Trzeba zabrać się do roboty w końcu. Także lecimy, nie? No. Musimy pamiętać, żeby ten przewód, który będzie doprowadzał gaz do zbiornika głównego, przykręcić pierwszy, bo później przełożymy ten przewód przez te gniazda. Także nie zapomnijcie o tym. No i trzeba tutaj skręcić. Porządnie. Nie wiem, jaki to jest rozmiar klucza. Mam 22 największy i jest za mały, także 24 może to będzie. Albo coś w tym stylu. I teraz musimy jeszcze jedną rzecz pamiętać. Żeby ten napis był ładnie prosto, to tutaj jest taki... Tutaj w tym plastiku jest taki... Nie wiem, jak to... Takie zgrubienie. No tutaj. I to zgrubienie musicie wypiłować w karoserii, w tym otworze okrągłym. Czyli ono musi być idealnie na górze. Akurat w moim przypadku, jak będziecie mieli inne, to musicie pamiętać, że coś takiego jest. Chodzi o to, że jak będziemy wkręcać, to żeby to nam się nie przesuwało. Ogólnie, żeby nam się to nie ruszało, nie? To jest takie coś tutaj. O, i mamy wtedy tu na górze i tu jest ładnie autogaz. No i tutaj są specjalne takie, o, śrubeczki na śrubokręt gwiazdkowy. I teraz sobie to skręcamy. Tutaj musimy wypiłować takie rowki. Jeden tu na górze i jeden tutaj na dole. Widzicie, tu jest jeden, z tej strony jest drugi. Ponieważ belka nie jest taka szeroka jak tutaj cała ta obejma, tu i tu, dwie śruby. Musiałem tutaj jeszcze jeden otwór wywiercić. Rozwiercę go, żeby mi pasował na tą śrubę. I wtedy będę miał akurat nad belce na tych dwóch śrubach zamontowany zbiornik. A więc tak, kochani, teraz musimy to gniazdo, co tu trzymam, włożyć tutaj w ten otwór, pamiętając tutaj o tych otworkach takich, co zrobiłem pilnikiem, żeby nam się gniazdo nie kręciło. Wkładamy to z przewodem i z tamtej strony wchodzi to gniazdo i nam dzięki temu będzie dociskało do karoserii. Oczywiście tutaj ten brzeg smarujemy uszczelniaczem. Ja używam Sikaflex 521. Tutaj już to gniazdo włożyłem. Teraz muszę się położyć i z tamtej strony przykręcić to tylne gniazdo na takie wkręty. Klucz 8 mm i sobie to wkręcamy i nam się to wszystko dociska razem. I gniazdo mamy zamontowane. Także jak widzicie, z tej strony wygląda to tak. No i tak, gniazdo mamy już tu zrobione.
Teraz przyciągnę tutaj nasz zbiornik na gaz i musimy podłączyć ten przewód właśnie z tego gniazda do buki naszej. Ten koniec przewodu wchodzi tutaj i teraz tutaj musimy wkręcić tą końcówkę. Z tego zaworu będzie szła rurka do reduktora. Jak widzicie, mam zamontowany ten przewód do tankowania. No i słuchajcie, ciemno się zrobiło. Także na razie już nic nie będę nagrywał, byłem na kolacji. Także tutaj ten przewód, tak jak wam pokazywałem, już się zamontowałem. Ale teraz już właśnie będę montował zbiornik i jutro wam pokażę, jak on wygląda. Także na razie, do jutra, hej. Halo, cześć, kolejny dzień przy instalacji gazowej. Wczoraj no niestety nie udało mi się wszystkiego zrobić. Zamontowałem zbiornik. Teraz będę musiał podłączyć rurkę miedzianą do reduktora i puścić ją aż tam do kuchni, także teraz się tym zajmę. Teraz wam pokażę, jak się łączy te rurki miedziane, jak się używa tych tulejek i nakrętek, żeby stworzyć tą kompresję taką, żeby zacisnąć na rurce miedzianej dany element, który chcemy połączyć. Także tutaj zarabiamy rurkę 2,5 cm, bo ja mam tą rurkę izolowaną, także musimy ją zarobić. Rurka musi być obcinana pod kątem 90 stopni. Ja używam takich nożyczek. Tym pokrętłem się reguluje tutaj wysokość tego nożyka. No i się tu wkłada w te rolki. Na rolki się kładzie równo, dociska się ten nożyk i się w jedną stronę kręci. I co chwilkę się dokręca. Wtedy to się obniża i ucina nam tą rurkę. Mamy nakrętkę, którą wsadzamy pierwszą. I potem wsadzamy taką tulejkę. Tą szerszą częścią, tą większą, wkładamy do strony nakrętki. To cienkie wchodzi od strony urządzenia, w które wkręcamy. A to szerokie idzie od strony nakrętki. I wtedy dociskając rurkę do urządzenia, w które to wchodzi, i kręcąc nakrętkę, ona się po prostu rozszerza, bo spłaszcza tą tulejkę w środku i nam po prostu tu uszczelnia wszystko. Oczywiście jak napełnimy gaz, to musimy po prostu powolutku to wszystko odkręcać i sprawdzić szczelność, czy nigdzie nie ucieka. Jeżeli ucieka nam tutaj gaz, to trzeba to dokręcić, a jeżeli to nie działa, no to po prostu trzeba jeszcze raz wszystko powtórzyć. Muszę zamontować teraz reduktor. Reduktor wygląda w ten sposób, już wam o nim mówiłem. Tu mamy strzałkę, w którą stronę idzie gaz, czyli od tego wejścia. Tu wchodzimy z rurką zasilającą, a tutaj wchodzimy z odejściem do naszych urządzeń gazowych w kamperze. Także idę to teraz, spróbuję gdzieś zamontować. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także tak to wygląda. Tutaj w tą rurką pójdę w tą stronę. I tutaj, jak widzicie, zdjąłem koło zapasowe. Tutaj z tej strony zamontuję mój reduktor. Tak później pójdę tam wzdłuż tej ramy, aż do naszej kuchni. Szans, żeby to gdziekolwiek poszło. Miedziana rurka przychodzi w takich zwojach. Muszę je teraz wyprostować. Powinno być 6 metrów. Muszę to puścić pod samochodem. No i słuchajcie, teraz musimy wymierzyć, gdzie będziemy mieli zawór, czyli tutaj, tu nam dojdzie gaz i tu mamy do trumy odejście i do kuchni. Także zrobię to tu i muszę teraz wywiercić w podłodze dziurę, wyjdę rurką spod spodu samochodu, uszczelnię wszystko, zabezpieczę, pomaluję i będziemy mieli gaz doprowadzony. Także chcę to zrobić gdzieś tutaj, bo tu będziemy mieli lodówkę, a tu będziemy mieli zawory, tu będzie szafka, żeby
można było łatwo mieć dostęp do zaworów. Jest to bardzo ważne, ponieważ no, w razie jakiejś awarii naszego urządzenia możemy szybko odciąć gaz do danego urządzenia. Widzicie, tam mam zbiornik z tyłu i tam mniej więcej puszczę po ramie między zbiornikiem a ramą, tą belką. Wzdłuż tej belki puszczę tutaj ten przewód właśnie, ten miedziany. Tu mam zbiornik na szarą wodę, tu wywierciłem otwór, bo tu mam takie dwa spustowe od trumy, to już o tym wiecie, i obok tego wywierciłem dziurę. I tu wejdę z tym przewodem do środka. Już końcówka, ostatni przewód podłączam do reduktora, także właśnie go tu ucinam. Słyszałeś? Co? Powiedział, że nasz band project is very good. Słyszeliście? No dobra. Fajnie. Tak to wygląda. Tu jest odejście, tu jest dojście. Tu idzie do zbiornika z tamtej strony. Widzieliście, do zaworu. No i tutaj wzdłuż tej belki idzie tu cały przewód w peszlu. I w kuchni wyszłem z tą rurką w podłodze i już mam za mną wymierzone do zaworu. Mam nadzieję, że dobrze wymierzyłem. Zaraz się okaże. Tam pokaż łapki. No pięknie. Ja nie wiem, jak ci inni ludzie budują te wany, że mają takie czyste rączki, czyste kurteczki. A ty co? No ja chyba nie umiem tak. Uśpiniłeś się. Ja się utykam zawsze, no trudno, no co. No wytarzałeś się, ręce pokaleczone. Ale już mam tam podłączane wszystko, już teraz taka kosmetyka, muszę tam psiknąć gdziekolwiek farbę. Już się znowu utypał jeszcze bardziej. Nie, no ale cieszę się. Wykorzystałem tą pogodę dzisiaj. Miało niby padać. Było, słuchajcie, w pogodzie pokazywało się 50% deszcz. A świeci słońce, a nie ma w nic. Sobie. No teraz wyszło no, słońce. No to super. I będziemy mieli gaz. A tak w ogóle to muszę wam powiedzieć, dlaczego Monika nie będzie jeździła vanem. Nie śmiej się. Nie dam jej jeździć vanem, ponieważ dzisiaj przyszedł mandat za przekroczenie prędkości. Na 40. Na 40 milach na godzinę przekroczyła prędkość. Ile jechałaś? Oj, nie pamiętam. Powiedz. 52. Pięknie. 52 mil na godzinę na 40. Jaki mandat ci przyszedł? Nieduży. Nieduży to jest ile w twoim mniemaniu? 100 funtów i 3 punkty karne. No to ładnie. Albo kurs. Ale stówę musisz zapłacić. No właśnie. U nas w Anglii w takim razie wygląda to tak. Stówa manda, 3 punkty karne, ale jak zrobisz kurs, za który musisz zapłacić stówę, no to tej stówy nie płacisz i ci 3 punkty karne. Tak? No, chyba tak. No to super. Ale miałem szczęście. Przed obiadem wszystko udało mi się już dokończyć i pod spodem i podokręcać i pomalować wszystko. No i teraz właśnie, słuchajcie,
Wychodzę z domu, a za oknem pada deszcz. Ale teraz to już sobie mogę zrobić, bo chcę zamontować ten zawór. Chcę pojechać zatankować parę litrów gazu i zobaczyć, czy nie ma nigdzie przecieków. Jak nie ma nigdzie przecieków, to zaczynamy robić meble. No i zamontujemy kuchenkę. Porobię tą ścianę w końcu, dokończę już tutaj wszystko. No i powoli van będzie zamieniał się w domek, z czego bardzo się cieszę. No dobra, także działam sobie. Już mam przytwierdzone, teraz tu sobie pójdziemy. Gdzieś tutaj będzie zawór, także teraz muszę go pod kątem prostym zgiąć tutaj do zaworu. Tak to wyszło. Można powiedzieć, że to są takie zawory bezpieczeństwa, ponieważ tutaj pójdzie kuchenka, a tutaj pójdzie truma na dole. Czyli żółta będzie truma, a zielona będzie kuchnia. Także jeżeli coś będę chciał pomajstrować przy trumie albo przy kuchence, albo nie daj Boże coś się stanie, także będę mógł sobie to pozakręcać, tak jak teraz, i gotowe. To jest taka śruba, wkręciłem ją na taśmę teflonową. I tutaj też dałem trochę taśmy teflonowej. To jest taka specjalna taśma, nie hydrauliczna, tylko to jest gazowa. Nie wiem, czy jest jakaś różnica, ale ja mam taką, niby że to jest do gazu. Biorę Monikę teraz, wsiadamy w busa, jadę zatankować z 5 litrów gazu i zobaczymy, co to się będzie działo. Czy będzie gdzieś coś leciało, czy nie. Zrobię zdjęcie wskaźnikowi, ile jest gazu. Za jakiś czas sprawdzę znowu. Będę obserwował, wsikam tam takim mydlanym, takim roztworem sobie rozrobię z jakimś mydłem, żeby dobrze bąbelki leciały i posprawdzam wszystko, czy nic tam nie ucieka, żaden gaz. Także do zobaczenia za chwilkę. Pierwsze tankowanie gazu, czytam instrukcję, bo nigdy tego nie robiłem. Mam nadzieję, że zatankuję. Nic nie śmierdzi. 68 pensów kosztuje litr gazu w Anglii. No, to niedużo. To niedużo, nie? Nie tankowałem do pełna, bo się bałem. Bo jak będzie coś nie tak, no to... Nie, no jasne, trzeba sprawdzić najpierw wszystko. Najpierw sprawdzę, a później przyjadę, już wiem teraz jak to robić. I... Matko Boska, się zestresowałem, to wiecie, z gazem to nie ma żart. Idziemy do domku i będziemy tam bąbelków szukać. O, to będzie dopiero akcja. Czy wrócisz jak małe dziecko po prostu? Jakiś taki jest. Nie wiem. Wyglądasz jakbyś pod autem leżał cały dzień. Kurwa, nie. Dwa dni chciałaś powiedzieć. No w sumie to wyglądasz, jakbyś leżał co najmniej dwa dni. No narobiłem się, słuchajcie, powiem wam, że chyba to była najgorsza rzecz, jaką miałem do zrobienia, bo nie wiem, bałem się, no bo to jest instalacja gazowa. I w sumie nawet jak będzie wszystko ok, posprawdzamy teraz jakiekolwiek wycieki, ale i tak pojadę do jakiegoś gazownika, żeby mi przejrzał całą instalację gazową. I po prostu wtedy będę miał pewność, że jest wszystko ok. Generalnie u nas w Anglii jest takie prawo, że na użytek własny nikt tego nie musi sprawdzać. Robisz to we własnym zakresie i
wiadomo, że każdy stara się robić to dobrze, no bo to jest nasze własne życie. Ale jeżeli na przykład bym chciał wynajmować tego vana komuś, to już wtedy jest potrzebny certyfikat. Taki certyfikat się właśnie uzyskuje od gazowników, którzy zajmują się zakładaniem gazów LPG. Także tak to u nas w Anglii wygląda. I ja i tak pojadę, niech mi to sprawdzi jakimś aparatem, czy tam nic nie ucieka. A ty co tu znowu leżysz pod tym vanem? Daj mi widełko. Sprawdzam, czy bulbonki nie będą leciały. Spodobało ci się, widzę. Parę dni leżenia. Sprawdzamy szczelność instalacji gazowej. No naprawdę? Mamy ogień! Grzeje? Grzeje! A, mamy gaz! Pali się ogień! Jak widzicie, palniki w naszej kuchni pięknie zapłonęły. Wszystko posprawdzane, wszystko tym razem działa. Paweł się przyłożył i zrobił to perfekcyjnie. Żadnych wycieków, nic się nie ulatnia. No, na szczęście wszystko było ok. W jednym miejscu troszeczkę musiałem dokręcić, jakiś tam jeden bulbonek był, ale to było po prostu pół dokręcenia kluczem i już wszystko zadziałało. Tak, a w następnym odcinku pokażemy Wam, jak robiliśmy całą tą szafkę, całą konstrukcję tutaj kuchni, no i jak montowałeś kuchenkę i trumę, tak? Tak, tak. Pokażę Wam, jak podłączyłem właśnie gaz do kuchenki i do trumy. Także zapraszamy w następną sobotę na nowy film. A jeśli Wam się podobało, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Wciśnijcie ten czerwony guziczek pod filmem. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, jeśli nie chcecie przegapić następnego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie całej instalacji, piszcie w komentarzach, na wszystkie będę się starał odpowiedzieć. No i co? No i to by było na tyle dzisiaj. Zapraszamy do filmu w następną sobotę. Także do zobaczenia w następną sobotę przy budowie mebli już. Pa! Bye.